16 godzin bez 4 minut. Tyle potrwa sobota i proszę się przygotować, że nie będzie to sobota ze słońcem, a z przeplatanką słońca i chmur, uwaga, chmur deszczowo-burzowych. W tej chwili pokazujemy Państwu Karpacz i właśnie od południa kraju już teraz zaczyna się chmurzyć i w niektórych miejscach pada deszcz. Ten deszcz to zwiastun zmiany pogody, która szykuje się już niebawem, przez kilka kolejnych dni będzie i deszcz, i burza, i te burze w niektórych miejscach mogą być gwałtowne z ulewami i z porywistym wiatrem. Tymczasem w nocy jeszcze na ogół pogodnie. Poprosimy o mapę nocy, która pokaże, że i na północy, i w centrum kraju prawie że bezchmurne niebo, ale im dalej na południe, tym więcej chmur właśnie deszczowo-burzowych. W Sudetach silny i porywisty wiatr. Temperatura 10-12 stopni w centrum i na zachodzie, a na wschodzie troszkę chłodniej, 7-8, maksymalnie 9 stopni. I jutro przygotujmy się na zmianę napływu powietrza. Już nie będzie do nas docierało chłodne arktyczne, a dużo cieplejsza masa, która powoduje, że będzie więcej wilgoci w powietrzu. A jeżeli wilgoć, to i oczywiście więcej chmur. Początek dnia jeszcze bardzo pogodny, ale z każdą godziną coraz większe zachmurzenie, wypiętrzanie się chmur burzowych i te burze mogą pojawić się zwłaszcza w drugiej części dnia. Suwalszczyzna, Podlasie, Lubelszczyzna, wszystkie regiony południowe, a także zachodnie, to tutaj będzie się chmurzyć i grzmieć w czasie burz, ulewy do 20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-70 km na godzinę. Temperatura dość wyrównana, od 20 do 22 stopni, ale w kolejnych dniach proszę przygotować się na tak zwaną porządną dawkę lata, ponieważ 25, 26, a nawet 27 mamy w prognozach na właśnie końcówkę weekendu i początek nowego tygodnia. Ciśnienie będzie spadać, jutro na warszawskich barometrach 1002 hektopaskale, bo kolejne dni będą pod znakiem parasola, deszczu i burz. Więcej prognoz w kolejnym naszym spotkaniu. Czekam na Państwa. Miłego popołudnia. Do zobaczenia.